Proszę pana, niedawno jechał karawan, na koźle siedział karawaniak, kompletnie pijany. Na wodeczce. Na tyłku siedzi. No, kompletnie pijany, proszę pana. No i na zakręcie, proszę pana, a jego trumny się uchyliło i nieboszczyk pani. Wyleciał. Ale go znaleźli i zaraz. Nie. Jechała taksówka. Za kierownicą siedział taksówkarz, kompletnie pijany. Nie zauważył. Myśmy rany boskie za wielu człowieka. Ale na szczęście mur był blisko, złapał go i frugał przez mur na drugą stronę. Ale ja tam go zaraz znaleźli, nie to trudny. To był teren wojskowy. W warcie stał wartownik, kompletnie pijany. Usłyszał szelest, ściągnął kałasza i całe dwa magazynki. Jego trup. Tak, ale przestraszył się, bo nie krzyknął, stój, kto idzie. Ale chyba stój, kto leci. Jechał, proszę pana, motocyklista, kompletnie pijany. No, to mało go ten nieboszczyk nie zabrał. Ale ludzki był człowiek, przywiązał go, proszę pana, do tylnego siedzenia. To kozła. Zawiózł do szpitala. Czeka godzinę, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć. Wychodzi Hill! Kompletnie pijany! I mówi, masz szczęście, że na mnie trafił, będzie żył! Wybiłeś raptem dwa kieliszki, już myszki w głowie masz.
pośpiew na puste kiszki. A tak nas łączą anglosaskie własne wielce, że trzeba pić pod własny jelonzyk. A potem, gdy godzinę pijesz stojąc w ścisku, na stół kanapki się podaje, na pół misku, już pełno wokół wyciągniętych rąk i łapek, bo gości jest dwa razy więcej niż kanapek. Jak ludzie wyszli z kościoła, jak się rzucili na stragan, jak odstąpili dookoła, daj pani bukiet gościków, poproszę pęczek fijołków, a ja, jak jaka królowa, siedzę na swoim stołku, temu odpalę różyczkę, tamtemu parę irysków. I tak mi dobrze w tym tłoku, i tak mi dobrze w tym ścisku. I dziś w Londynie, w tej mgle jesiennej, śni mi się stragan na rogu siennej. Na rogu siennej marszałkowskiej stragan z kwiatami mój! Ku szpietowskiej! Widzę go znowu, tak jak przed laty, stragan, a na nim warszawskie kwiaty. Tu tuberoza, tam chryzantema. Nagle się budzę. Straganu nie ma. W tym tłumie, w tym gwarze warszawskim, jak już znalazł się jeden, co nie pił, to go zaraz ten drugi zaczepił. I od razu, wesoło, przyjemnie, pierwszy mówi, panie, pijesz pode mnie. Drugi mówi, nie mogę pod pana, bo już tam ciemnia, ofiara przegrana. I tak dalej, od słowa do słowa, już jest towarzyska rozmowa. Już fruwają w powietrzu talerze, tak po polsku, tak sercem, tak szczerze. Tacą w czoło, przez głowę butelką. Potem buzi i głębszy z kropelką. Humor był w tym kieliszku na dnie, a tu... Silence. Niedawne, dobre czasy, gdy zaproszony człowiek szedł na imieniny, jak inaczej wyglądało wszystko tam. Na środku stół, na stole istna orgia żarcia. Wśród gości więc nie mogło nigdy dojść do starcia. Śmietanie śledź, barwna sałatka w majonezie i można wcinać ile wlezie, co kto chce. A potem pyszny barszcz z uszkami na gorąco i można jeść normalnie, czyli na siedząco. Bierzony schab, uśmiechy do nas śle usząco i niech ktoś powie, że nam wtedy było źle. A gospodyni ciągle prosi. Jedz pan jeszcze! A ja nie mogę, już nie mogę, bo nie zmieszczę. A ta wódeczka. Z białym łebkiem wyborowa, istna poezja. Niech się każda u łyski schowa, a te toasty, te stola, te niech nam żyje. Przynajmniej człowiek wie, że z jakąś myślą pije. Że ma żarcia uczciwego, aż pożyje, że bez pomocy mu od stołu trudno wstać. Idąc tak do domu nocą na piechotę, znów jakoś mimowoli pomyślałam o tym, że tam, w Warszawie, kiedyś na tych imieninach, dopiero teraz się zaczynał cały bal. O 11 już podlane było wszystko, więc zaczynała się rozmowa towarzyską. O kaloryfer rozbijało się kieliszki, śpiewało się góralu, czy ci nie żal. Pan domu też do czegoś zawsze się poczuwał, zabawiąc gości chcąc na żyrandolu. Fruwa, fortepian stał, więc się do nich kociurkę wlało i różne rybki się rzucało całowąc. Artysta Saś, by nie nudziło mu się, mazał mu sztandą, autoportret na obrusie. Nad taranem zawsze się odbywał pojedynek. Na tębę noże albo puszki od sardynek. A potem długo wracali się panowie. Co lepiej wezwać? Glinę, straż czy pogotowie?